Ale z tej strony ja, Bigland. Witajcie w takim odcinku pogadankowym. Dużo osób mi się pyta, co ja na przykład sądzę o Brexit. Ja powiem tak. Ja nie wiem, po co się ukryć pod jakimś kryptonimami, jakimiś nazwami tajnymi. Brexit, powiedz sobie jasno. Breivik, exit. Tak, Anders Breivik, to jest coś z niemieckiego. Andrzej Brewiarz wyszedł z więzienia. Dlatego, że oni go nie lubią, skrócili to do Brexit, żeby dużo osób wiedziało, co to tak naprawdę znaczy. Brexit, czyli Breivik Exit. Exit to po łosańsku znaczy wyjście. Czyli wiadomo, bardzo łatwo to sobie rozszyfrować. Po polsku to by było jakoś też bry, wyjście. Ale po polsku to on nie robi, bo on wiadomo, on był w więzieniu w Niemczech. Bo on, znaczy on nie jest Niemcem, on jest Kanadyjczykiem chyba. Ale on... Bo nie będę się zagłębiał w te sprawy kosmopolityczne, ja miałem tylko skomentować, co to jest Brexit. No i powiem wam tak. Dla mnie, czy to jest dobra wiadomość, czy zła? Nie wiem, mi on nic nie zrobił. Komuś tam może coś zrobił, może jakąś tam krzywdę, może coś tam zrobił. Ale nie trzymajcie sobie jakiś ran. Wybaczcie i to wam powiem, że to jest klucz do takiego bardzo dobrego, postępowego zachowania, bo jak będziecie trzymali urazę, no to naprawdę dużo daleko nie zajdziecie, bo zawsze stajecie ktoś, komuś wy coś zaszkodzicie i on też będzie trzymał urazę i będzie tak, wtedy będzie trudna sytuacja dla was. I powiem wam tak, no, może dobrze go wypuścili, chociaż on i tak chyba miał już teraz wyjść. No nie wiem. On coś podobno, coś tam na Munso, był na wyspie Munso i coś tam on zrobił. Ale sobie to ja do końca nie wiem, co on zrobił, jakiś miodek. Miodku nie. Coś tam strzelał. Nie wiem. Musicie sobie sprawdzić sami, ale ja tylko miałem skomentować ten Brexit i powiem tak. Brexit is a good. Bry stay i Sicily. Ale uważajcie na siebie.